Cześć, z tej strony Łowca Pająków. Dzisiaj w Warszawie była Zoegzotyka i chciałem Wam pokazać, co na niej kupiłem. Zapraszam! No więc, zacznijmy sobie od tego, że ten film będzie składać się trochę z dwóch części. Najpierw pokażę Wam, co kupiłem, ponieważ tyle mam czasu, żeby raczej na razie Wam pokazać. Może się uda coś przerzucić, ale zobaczymy. Najpierw Wam pokażę, co nabyłem i u kogo. Dopiero później będzie druga część, gdzie troszeczkę bardziej pokażę już docelowe, że tak powiem, lokum, czy już jakby będzie taki druga część nagrana trochę później, ze samym przerzuceniem tych zwierząt i ogólnie tych umieszczeniem tych rzeczy gdzieś tutaj po moim pokoju, można tak powiedzieć, hodowlanym. Ok, więc pierwsza rzecz, którą chcę Wam pokazać, to są karaczany domino. No dokładnie młode stadia, więc jeszcze dużo tutaj ich nie zobaczycie. W sensie nie zobaczycie jakby tych jeszcze tych docelowych kolorów, natomiast one tutaj, o, teraz spróbuję wyciągnąć jakąś jedną sztukę. Jest tutaj taka większa. O. Tutaj widać. Tak, no znaczy mówię, no też, że jest mała sztuka, więc może autofokus zdąży, zanim się gdzieś pochowa bardziej. O, no. Coś widać. Więc no takie młodziki karaczanów domino kupiłem na stoisku od Poundland, jak dobrze pamiętam, jak się nazywa stoisko mojego znajomego Łukasza. Teraz kolejna rzecz. A, o nich też jeszcze Poundlandzie kupiłem też właśnie do tych karaczanów ich podłoże do tych karaczanów. Które sobie wykorzystam, też może mi się przydać do Distanti, tak myślę, bo no, tych karaczanów tutaj jest niewiele. One też właśnie specjalnie kupiłem im, natomiast u Morfa ze Spiders Online taki pojemnik, który wydaje mi się dobrym pomysłem na trzymanie chwilowo tych karaczanów domino. No więc tego całego podłoża raczej, no widzicie, nie? No, jakby, no, to pudełko jest dużo, dużo mniejsze, zresztą to pudełko też nie będzie całe wypchane po brzegi. Więc pewnie to podłoże też jeszcze pójdzie do innych karaczanów, prawdopodobnie Euglaberus distant i Euglaberus posticus. Zobaczymy przede wszystkim, jak będzie się spisywało, jak ile pójdzie na domino. Z rzeczy, które jeszcze kupiłem, z takich bardziej, można powiedzieć, akcesoriów, udało mi się znaleźć ledy. Ja sobie chciałem kupić ledy, ponieważ mam jedno terrarium z roślinką Epiprenum i pomyślałem, że fajnie byłoby ją doświetlić, ponieważ troszeczkę zaczyna... No widzę, że to światło by się większe by się przydało, ponieważ niestety to terrarium jest troszeczkę bardziej schowane, w cieniu, zwłaszcza jeszcze nie ma aż tak dużo słonecznych dni. I po prostu te promienie słońca niekoniecznie dopływają do tej rośliny najlepiej, najwięcej, więc takie oto ledy udało mi się znaleźć, które sobie przymocuję nad terrarium. Dla swoich gadów natomiast kupiłem witaminy, też tam, gdzie kupowałem ledy. Niestety nazwy stoiska nie pamiętam. Jeśli mi się przypomni albo znajdę numer i nazwę stoiska na mapie organizatorów Zoegzotyki, to wtedy gdzieś tutaj wstawię w montażu, natomiast oprócz tego kupiłem witaminy dla mojego żółwia, warana i agamy brodatej. Ponieważ mi się ostatnio skończyły, więc stwierdziłem, że wykorzystam to, że jadę na Zoegzotykę i je tam kupię. Udało mi się znaleźć dane tego sklepu, czy tego stoiska dokładnie, na którym kupowałem ledy i witaminy, bo akurat te dwie rzeczy kupowałem u tych samych ludzi. To jest gadzi sklep. I okej, przechodzimy do najciekawszych zwierząt, moim zdaniem, które udało mi się nabyć. Więc zacznijmy sobie od tych oto tutaj chrząszczy.
Nie będę strzelać z ich nazwą, w sensie mam zapisaną, ale nie pamiętam z głowy, więc ona się wam gdzieś tutaj powinna wyświetlić, ta nazwa. Kupiłem je od Wojtka z Venomous Art. Przy okazji miło było bardziej z nim móc pogadać. Pozdrawiam, jeśli to oglądasz. Karaczany są, karaczany, chrząszcze jeszcze tak wyglądają. Tutaj zaraz spróbuję wyostrzyć. Bardzo fajna parka, jak widzicie. I bardzo mi się podoba taka mini gablota, można powiedzieć. Co prawda zastanawiam się, czy w tym pudełku zmieszczą mi się do moich gablot, bo nie chcę ruszać, wyciągać, bo boję się, że dopiero wtedy mógłbym im zrobić krzywdę. Natomiast jestem ciekawy, czy udałoby mi się tak po prostu to pudełko włożyć. Nie wiem, tak jak widzicie, jak trzymam w gablotę, żeby sobie tam stało gdzieś i sobie było. Także tak. I takie chrząszcze udało mi się nabyć. Bardzo ładne. Bardzo mi się podoba też, że są takie tęczowe, kolorowe. U Wojtka to oczywiście było też dużo innych ciekawszych owadów, ale ja niestety no, musiałem się trochę ograniczyć. No i tak przekroczyłem lekko swój budżet zaplanowany. Dlaczego? To zaraz do tego przejdziemy. Ponieważ na takim pięterku, jak ktoś był chociażby teraz na zoegzotyce albo kiedykolwiek wcześniej, to wie, że od dłuższego czasu, w zasadzie no można powiedzieć, że od bardzo dawna, zoegzotyka ma taką część, po prostu jakby wielką halę i takie małe pięterko. Na tym pięterku było stoisko, które odkryłem bardzo późno. W zasadzie już nie wiedziałem, że coś, czy coś będę jeszcze kupować, aż w końcu spotkałem stoisko pewnego człowieka. Znowu nie pamiętam, czyje to było. Znowu tutaj pewnie się wyświetli nazwa stoiska. Akurat też nie mam przy sobie ulotki do niego, bo wziąłem też namiar na przyszłość. Natomiast co tam się ukazało? Tam się ukazał bardzo ciekawy pająk. Pająk, na którego dawno, od dawna w zasadzie poluję. Nigdzie nie mogłem go spotkać na giełdach. Jak gdzieś słyszałem, że był ten stój, ja nie mogłem być na tych giełdach. Aż w końcu mi się udało znaleźć przątkę olbrzymią. Przątkę olbrzymią. No ta tutaj przątka jeszcze nie jest bardzo olbrzymia. Natomiast ci, co nie widzieli, zresztą tutaj pokażę gdzieś zdjęcie, bo udało mi się zrobić tylko teraz zdjęcie telefonem, znacznie większej samicy. Wierzcie, że tam były większe okazy. Gdybym miał więcej kasy przy sobie i ogólnie mógłbym trochę więcej kasy przeznaczyć, to bym kupił większego osobnika. Natomiast też z drugiej strony stwierdziłem, że przątka olbrzymia w takim rozmiarze będzie w sumie nawet najbardziej sensowna, bo nie jest, nie kosztowała mnie jakoś dużo, jedyne 150 zł. Jest to na tyle duży osobnik, że już cieszy oko, natomiast no pamiętajcie o tym, że te pająki nie żyją nie wiadomo ile. Ptaszniki mogą osiągnąć oczywiście niektóre gatunki długość życia, powiedzmy tam do kilkunastu lat, ale to są ptaszniki, pająki prymitywne, tak upraszczając. Natomiast przątka olbrzymia należy do pająków wyższych, czyli tych takich, można powiedzieć, bardziej nowoczesnych, więc te pająki żyją dużo, dużo krócej niż ptaszniki. I o ile oczywiście ta przątka będzie żyć i tak z kilka lat, no to jednak kilka lat, więc stwierdziłem, że no duża samica już taka podrośnięta pewnie już sama w sobie ma jak ileś tam miesięcy życia, albo nawet właśnie koło roku, ponad roku życia, więc pewnie bym się nią i tak długo nie nacieszył. Poza tym jest to pierwsze moje podejście z tymi pająkami, więc też nie wiem, jak mi pójdzie. Przyznam się, że tak z głowy nie pamiętam, jak się je trzyma. Kiedyś dużo czytałem o tym, co mniej więcej, no i mniej więcej wiem, co trzeba ogarnąć, ale i tak jeszcze będę musiał sobie przypomnieć dokładnie, nie wiem, co ile chociażby spryskiwać, jaka wilgotność. Wiem, że docelowo będę mógł ją po prostu puścić luzem nawet w pokoju i nic się nie powinno stać. No, niemniej, widzicie, stwierdziłem, że po prostu taki mniejszy osobnik będzie dobrą opcją, bo będę mógł się nią dłużej nacieszyć, trochę będzie bardziej cieszyć oko, bo też były dostępne małe osobniki za dosłownie kilka złotych, ale stwierdziłem, że mały osobnik, jak mi padnie, to trochę bez sensu.
Zwłaszcza, że te małe osobniki, no to są naprawdę mikroskopijne jednostki, więc trzeba po prostu, trzeba, więc stwierdziłem, że taka forma będzie, takich rozmiarów pająk będzie najbardziej przystępny. Tutaj możecie sobie zobaczyć jeszcze nazwę łacińską, ponieważ została ona tutaj dopisana. Trichonephila inaurata. Także tak. No, myślę, że też jeszcze jakiś osobny film w przyszłości o niej powstanie, albo w ogóle o tej całej rodzinie. No i to byłoby na tyle w tej części. Niedługo przejdziemy do przerzucania karaczanów, przątki. Pokażę Wam też może już zamontowane LEDy, ale to w drugiej części, która będzie albo zaraz, znaczy dla Was zaraz i tak, ale dla mnie to albo zaraz, albo tak za kilka godzin. Więc trzymajcie się, do zobaczenia za chwilę.